Witam wszystkich ponownie. Dziś zrobimy pyszną drożdżówkę z serem i żurawiną. Taki wianuszek wielkanocny. Pyszny i mięciutki. Zapraszam na przepis. Składniki wypisałam również pod filmem. Zaczynamy, jak zwykle, tradycyjnie od roszczynu z drożdży. Ostatnio coś tych drożdży u mnie dużo. Mam 250 ml ciepłego mleka. Dodam sobie 30 g świeżych drożdży. Dwie łyżki mąki. I mam tutaj już przygotowany do ciasta cukier, puder. Mam go 100 g. Dodam sobie go troszkę już do mojego roszczynu, żeby drożdże ruszyły. Około łyżeczki. Zamieszam. Nakryję. I odstawię na około 10-15 minut. Niech sobie wyrosną. Drożdże mi już podrosły. Możemy przekładać je do mąki. Dodaję też pozostałą ilość cukru. Pamiętacie, było tutaj 100 g. Dodaliśmy odrobinę do roszczynu. Resztę dajemy tutaj. Dodaję również 2 jajka i 100 g roztopionego, lekko ciepłego masła. I wyrabiam drożdżowe ciasto. Ciasto jest gotowe, lekko jeszcze się lepi, jest lejące, ale takie ma być. Obsypię odrobinę mąką po wierzchu i nakryję folią spożywczą. Zostawię je do wyrośnięcia na około 1 godzinę w ciepłym miejscu. W międzyczasie przygotuję sobie farsz, żurawinę, około 100 g zaleję wrzątkiem i zostawię na kilka minut, niech sobie zmięknie. I twarożek. Mam tutaj serek taki na sernik, 450 g. Dodam do niego łyżkę cukru pudru i opakowanie cukru waniliowego. I zamieszam. Ciasto postało mi już godzinę. Pięknie wyrosło. Możemy je teraz wyjąć na blat posypany mąką. I ponownie zagnieść. To jest bardzo mięciutkie. Ciasto rozwałkowujemy na jak największy prostokąt. Na wierzch wykładamy ser i rozsmarowujemy go po całości. Na wierzch dajemy odsączoną żurawinę. Zawijamy delikatnie wzdłuż dłuższego boku w roladę. Pomalutku. Przekładamy delikatnie naszą roladę na blaszkę od piekarnika włożoną papierem do pieczenia. Postarajcie się ją tak obrócić, żeby łączenie było pod spodem. Nacinamy nasze ciasto wzdłuż, najlepiej nożyczkami. Nie do końca, tylko odrobinę zostawiamy. Układamy lekko skręcając.
roztrzepujemy jedno jajko i smarujemy po wierzchu całe ciasto. Tak przygotowany wianek wstawiamy do piekarnika rozgrzanego do 170 stopni i będziemy piekli około 40 minut. I gotowe. Możemy poczekać tylko odrobinę, aż przestygnie i zajadać. Możecie posypać również cukrem pudrem po wierzchu lub zrobić lukier. Albo zostawić po prostu tak. Ja środek zazwyczaj wypełniam wielkanocnymi dekoracjami. Jeśli podobał się Wam mój przepis, próbujcie zrobić taki w domu. Koniecznie piszcie w komentarzach, czy Wam smakowało. Zostawcie łapkę w górę i dajcie subskrybuj, żeby być na bieżąco z moimi przepisami. Po więcej pomysłów zapraszam również na moją stronę swojskiejedzonko.com oraz na moje playlisty na YouTube. Do usłyszenia!